jako kreatywnej. Nadal nastrój wakacyjny, ale dzisiaj jest straszna pogoda na zewnątrz. Właściwie jest lato, nie jest jakoś bardzo zimno, ale bardzo pada i wieje. Nic nie słychać. Ogólnie jest bardzo mokro, więc kręcę tutaj. Będzie to krótkie kręcenie, bo większość z tego filmiku to będzie relacja z Barcelony, z second handów i vintage shopów w samym centrum Barcelony. Zapraszam Was serdecznie. Pokażę Wam też jakieś jeszcze przebitki prócz tego z wakacji, bo nie o wszystkim wspomniałam. Pokażę Wam też, jakie pamiątki kupiłam do Polski. Kupiłam bardzo małe pamiątki przede wszystkim, ale opowiem Wam coś o nim, co warto kupić w Hiszpanii, jak wracacie do Polski. Także zapraszam na ciąg dalszy. Oczywiście zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie polubienie. No i kochani, oczywiście sukienka, którą mam na sobie, to sukienka kupiona w Peniscoli. Dostałam ją w prezencie od Asi. To jest 90% jedwabiu, 10% wiskozy. Bardzo mi się podoba wzór. W ogóle tam w Hiszpanii dużo jest, szczególnie właśnie w tych kurortach, tego typu sukienek. Dlatego jest to takie trochę typowe dla tych kurortów takich letnich, że właśnie takie jedwabne sukienki z tego indyjskiego jedwabiu, takie wzory są tam sprzedawane. No i nie są jakieś też bardzo drogie, około 20 euro możecie kupić taką sukienkę plażową, a ja nie zabrałam właściwie żadnej sukienki na plażę. Miałam shorty, kostiumy i tak dalej, ale spódnicę, której zresztą w ogóle nie włożyłam, ale za to było tak gorąco, że naprawdę sukienka była jak najbardziej pożądana, jeszcze bardziej niż shorty, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę było 35-38 stopni praktycznie dzień w dzień, więc trzeba było się ratować. No i właśnie dostałam taką prześliczną sukienkę. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam podoba. W tej sukience pokażę się Wam tutaj, jak też w niej sobie chodzę. No i tak właśnie chodziłam, bransoletki, moi drodzy. Jest to sukienka nowa, ale będzie bardzo przydatna, bo w zasadzie takiej typowo plażowej sukienki tutaj właśnie z takimi wiązaniami nie miałam. Mam dużo letnich sukienek, ale takiej właśnie typowej na plażę, która się nadaje z gołymi plecami, nie mam. I super, bardzo się z niej cieszę, jest po prostu przesuperowa. No i pasuje do moich kolorów, bo widzieliście już stylówki. No i moi drodzy, przechodzę dalej, zobaczycie później też pamiątki, które kupiłyśmy i rzeczy, które udało mi się upolować w second handzie w vintage shopach w Barcelonie. Zanim to jeszcze Wam tutaj powiem na szybko, że w tamtym poprzednim filmiku sprzed dwóch dni wspomniałam Wam, pokazywałam Wam głównie takie widokowe rzeczy, zabytki i ogólne wrażenia z wycieczki. To oczywiście nie było wszystko, wyglądało to trochę tak, jakbyśmy nie jedli, natomiast właśnie te wakacje ze względu na nasze upodobania do jedzenia, że wszyscy jesteśmy prawie wszyscy takimi smakoszami trochę, naprawdę były bardzo kulinarne. I zobaczcie tutaj, pokażę Wam teraz przebitki, co jedliśmy. Oczywiście jedliśmy typowo hiszpańskie rzeczy. A co to są typowo hiszpańskie rzeczy? Jeżeli jesteście w Hiszpanii, to koniecznie spróbujcie szynki takiej suszonej, hiszpańskiej, dobrej jakości, jamon, to się tam nazywa. Jeżeli nawet nie możecie zabrać do podręcznego, to kupcie sobie wracając w sklepie wolnocłowym na lotnisku, bo można kupić właśnie takie szynki, wspaniałe są. Ja jako głównie wegetarianka tylko spróbowałam, ale naprawdę jest to rewelacja. Tortilla de patatas, czyli taki omlet ziemniaczany, z ziemniaków i cebuli i smażony oczywiście z jajkami. To jest jedna też z takich sztandarowych hiszpańskich potraw. Paella oczywiście, czyli owoce morza z ryżem, z szafranem w takiej patelni. Myśmy tam na samym końcu dostali taki wspaniały prezent od mojej rodziny, od mojej kuzynki, jej męża, w postaci właśnie takiej kolacji typowo hiszpańskiej. Ugotowali dla nas na pożegnanie paellę. Właśnie również były tam właśnie hiszpańskie sery, wino, szynka, także mieliśmy taką wspaniałą ucztę. Zobaczcie tutaj przebitki zdjęciowe, no naprawdę było to cudowne, wiecie, tym bardziej, że u nas te owoce morza i tego typu jedzenie rzadko spożywamy, no i warto się tym nacieszyć, jak już się tam jest, także nie do McDonalda, tylko spróbujcie typowych hiszpańskich dań, bo warto, są naprawdę pyszne. Właśnie owoce morza to była rzecz, którą jedliśmy często, kalmary smażone, takie wiecie, jak są czasem te onion rings, kółka takie cebulowe smażone, no to tam się je te kalmary, kółka z kalmarów, ośmiorniczki też w zalewie, to też jest jedna z takich
potraw chleb nacierany pomidorami albo taką pastą z surowych, świeżych pomidorów, czyli takie grzaneczki, wiecie, z właśnie nacierane pomidorami. To jest też jedna z tych rzeczy, które warto spróbować, jak tam jesteście. No i oczywiście jedliśmy mule, makaron z mulami, mule z bagietką, przyprawione takie w prosty sposób z czosnkiem i z pietruszką. No naprawdę wspomnienia kulinarne też są jedną z takich ważnych części wakacji, więc zawsze, zawsze warto próbować lokalnych rzeczy, o ile jest to bezpieczne. No w Hiszpanii to jest w miarę bezpieczne. No i oczywiście hiszpańskie wspaniałe wina, które niedrogo można kupić w supermarketach. Myśmy praktycznie nie chodzili do knajp jeść, bo lubimy gotować i wiemy, że to, co zrobimy w domu, będzie, wiecie, będzie tego więcej, będziemy mogli się bardziej nacieszyć i czuć się też swobodnie. Ale oczywiście byliśmy też w jakichś kafejkach, na lokalnym piwie, spróbować jakichś takich rzeczy drobnych, także możecie tam sobie zobaczyć też nasze zdjęcia właśnie z takiej lokalnej piwiarni w Peniscoli. No i to jest też bardzo miłe, można sobie właśnie posiedzieć, poczuć ten klimacik lokalny, jak tam wieczorem to wygląda. Także zachęcam Was, jak jesteście za granicą, żeby zawsze coś lokalnego spróbować. Też polecam Wam na deser churros hiszpańskie, które czasem u nas w marketach możecie kupić. Churros to są takie z ciasta jakby wyciskane takie nitki, smażone i to się je z czekoladą roztopioną, ewentualnie z cukrem pudrą, jak nie lubicie czekolady. Także naprawdę, naprawdę były wspaniałe doznania kulinarne. No i oprócz tego, jak wiecie, zwiedzaliśmy też katedrę w Barcelonie, gdzie można było zobaczyć stado gęsi, które tam jest, ale za długa historia, żeby teraz Wam opowiedzieć. Zwiedzaliśmy także wielką katedrę La Sagrada Familia. Coś wspaniałego, niezapomniane wrażenia, Park Gaudiego. Polecam serdecznie. Kto nie widział ostatniego filmu, to zapraszam. Nie będę już więcej o tym mówić, o tym zwiedzaniu. Zamek w Peniscoli oczywiście, który grał w Grze o Tron, ale także w którym mieszkał właśnie kiedyś też papież i ma wspaniałą historię, w którym też nagrywano film Cyd z Sofią Loren. Zapraszam Was do Peniscoli, żebyście zobaczyli te wspaniałości i piękne miasteczko. A teraz zapraszam Was na tą relację z Barcelony. Zobaczycie te vintage shopy i od razu Wam tutaj mówię na początku, że ja byłam tylko w jednej części. Tam, gdzie jest blisko placu Catalunya, czyli tego głównego placu Barcelony, w górnej części Rambli właśnie, jest taka przecznica, zobaczycie tam mapkę. To jest naprawdę bardzo, bardzo łatwo znaleźć i jest tam chyba 6 czy 7 second handów, takich vintage shopów z wspaniałymi rzeczami, o których zaraz usłyszycie. No a później będziemy przechodzić już do tego, co kupiłam i jakie pamiątki przywiozłam. Zapraszam. Hejka, kochani. Jestem z powrotem w Barcelonie. Moi przyjaciele, jak widzieliście w ostatnim filmie, są na stadionie Barcelony. Ja zobaczyłam tylko zewnętrzną część oraz sklepy. No i musiałam zrezygnować z wycieczki, bo jest dość długa, a obiecałam, że nagram coś w lumpeksach i w vintage shopach w Barcelonie, więc jadę tam teraz sama. Właściwie idę, bo jeszcze mam 2 km. No i zobaczycie, czy udało mi się coś znaleźć, jak wyglądają te vintage shopy. To jest w samym centrum Barcelony. Jest to na, słuchajcie, na samej Rambli oraz w okolicy, na Barri Gòtic, czyli w Starym Mieście. Także zobaczymy, co się uda fajnego sfilmować. Mam nadzieję, że będzie super. Później zjemy sobie jeszcze obiadek i będziemy jechać na lotnisko. Ale tymczasem mam te 3 godzinki na buszowanie w centrum, w second handach. Najpierw muszę zostawić ten ciężki plecak na stacji Sants, Barcelona Sants, żeby nie nosić go ze sobą cały czas, bo jednak nie dam rady cały dzień. Także zobaczymy się już później. Patrzcie, tu też są takie trochę polskie bloki, powiedzmy. Średnio ciekawa dzielnica, gdzie jest właśnie stacja Sants, z której jedziemy na lotnisko. No, trochę jak w Nowej Hucie, w Krakowie. Patrzcie, idę takimi nieznanymi ścieżkami.
Hej kochani, jestem na głównym placu Barcelony. No i teraz idę na Lumpeksy, jak to się brzydko mówi. Zamierzam znaleźć najbliższe, więc zaraz się zobaczymy ponownie. Rambla. Najsłynniejszy deptak w Barcelonie. Na tej ulicy jest jeden ze sklepów. Zobaczymy. No i całkiem blisko Rambli na Bachu. Widzicie, całkiem fajny asortyment. To jest taki sklep, który też robi upcycling, czyli tam można kupić rzeczy przerobione z vintage rzeczy. Dużo jeansów, dużo koszulek, takie koszulki właśnie farbowane, koszulki hawajskie typowo, tego akurat jest mnóstwo. To jest teraz zresztą bardzo modne. Bardzo dużo vansów i różnych trampek takich vintage'owych. No, naprawdę mnóstwo rzeczy.
To był pierwszy vintage shop, całkiem fajny. Ceny dość wysokie, no to Barcelona. Nie ma co mówić. Idziemy dalej. Kolejny vintage store na tej samej ulicy, słuchajcie. No mega, tu jest tego dużo. Nie wiem, czy wszystkie obejdę. Patrzcie, jaki zarąbisty. Can I make a video? I'll do whatever you want. It's for a vlog about second hand and vintage. Alright, cool. Thank you. Może 10 metrów dalej słuchajcie. Następny szlamy.
i vintage po prostu. Moi drodzy, jestem zadowolona. W ostatnim Lumpeksie Vintage Shopie kupiłam dwie jedwabne pustki, przepiękne. Jedna od Pierre Cardin i wydałam 10 euro. Zobaczymy, co dalej. Znowu Flamingos. Jesteśmy na Carrer de la Canuda. O, patrzcie, Wiktor. Tu są takie koszule. Różne w takie tropical things. Zabrały na wagę? Tak, kokosy. Nie, nie, nie wszystkie są na wagę. Są na wagę i są takie wycenione też. Wiktor? Reszta zjedwabił. Vintage. No, spoko, ale... O, patrzcie, znowu znalazłam. Ananas? Ananas. Zajebista. To mokra. Pierre Cardin w ogóle. XL-ka. I na przykład ile to kosztuje? Ale to możesz zawsze zapytać. Oj, to byłaby piękna dla misia. Co? Kosztuje 20. Dobra, nie... 100% jedwabne. Tak? No, tu jest dużo tych jedwabnych. Już widziałam je w kilku. Widziałam już je w kilku sklepach. O, jaki? O, Louis Vuitton jest. Te kuferki. To ma. Zniszczone strasznie. To w ogóle chyba nie jest oryginalny. Zniszczone. Ten może być oryginalny. Myślę, że nie. To tak się... Ten nie, ale ten. Ten może być, bo jest ze skóry, widzisz? A to ma ze skóry. Tak. Tam jest jakiś taki dziadek. Nie, zobacz, tam cena powinna być. Zapytaj pani. No to można zrenowować, ale trzeba by sprawdzić, czy jest numer. Czy to jest oryginalne, czy nie.
albo główny. Jest. Pani się zdziwi, że znowu tu jestem. No i moi drodzy, ten sklep Love Vintage to jest taki sklepik w samym Barry Gothic i on jest dość ekskluzywny. Tam są takie rzeczy bardzo markowe, Christian Dior, Pierre Cardin, właśnie różne marki i w Saint Laurent, jak widzieliście, naprawdę takie droższe rzeczy już, więc tam nie ma takich cen typu 10-15 euro, no może tam niektóre rzeczy, ale większość rzeczy jednak już jest w takich wyższych cenach, 40, 50, 60, 80 euro, zależy co oczywiście, no trampki na pewno nie, ale już jakieś torebki czy jakieś takie markowe akcesoria, no to sobie tam już cenią, no zresztą nic dziwnego. Naprawdę, jak widzicie, tutaj też bardzo markowe rzeczy mamy. Saint Laurent, piękny płaszczyk zresztą. No ale jak widać 600 euro. No tak, nic dziwnego. Naprawdę dużo pięknych rzeczy tam było. Było co oglądać. No można sobie przynajmniej pooglądać, bo to też ciekawe, co gdzie można kupić. I że jest taki sklep, gdzie jak chcecie coś naprawdę markowego, to można tam pójść i po prostu sobie kupić od projektanta rzecz. Relatywnie niedrogo. Ale te same mają piszlówki. To jest Moschino. Te same ma do tego. No i zobaczycie zaraz piękne też okulary vintage i tam pokazuję zbliżenie na Chanel vintage okulary, które mierzyłam i są przecudowne, ale 180 euro, no niestety. Nie mój budżet tym razem. No i to właściwie jest ostatni sklep, który chcę Wam pokazać w centrum Barcelony. Może następnym razem będzie tego więcej. Tutaj znowuż Christian Dior. Mam nadzieję, że ta relacja się Wam podobała. Niestety okularów Chanel nie kupiłam, bardzo, bardzo żałuję, ale no niestety mój budżet nie przewidział aż takiego dużego wydatku. No ale kochani, tymczasem udało mi się kupić dwie apaszki. Widzieliście tam krótką przebitkę z tymi apaszkami. Nie mogłam nawet kupić szczerze niczego większego za bardzo, bo po prostu nie było miejsca w bagażu, więc coś małego, ale coś, co bym wspominała, że udało mi się kupić, że jest wspaniałe. No i kupiłam apaszki z jedwabiu, oczywiście ręcznie obrabiane, świetnych firm. I zobaczcie, jedna apaszka to jest taka. Naprawdę bardzo dobre marki. Też znalazłam też w internecie vintage apaszki tej firmy Loredano. To jest prawdopodobnie włoska firma, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jaki piękny wzór ma ta apaszka. Jest w idealnym stanie. Kosztowała 5 euro. Obydwie te apaszki kosztowały po 5 euro. No przepiękna, popatrzcie jakie te konie są cudowne, no i ona jest bardzo uniwersalna, ma też piękny, klasyczny wzór i do wielu rzeczy będzie mi pasować. Zobaczcie sobie, jak tutaj się przechadzam w sukience mojej jedwabnej i właśnie z tą apaszką, ale zapewne zobaczycie też mnie w tej apaszce w innych stylówkach już bardziej na jesień, takich już nawiązujących do sezonu jesień-zima, no bo jednak apaszki w lecie są mniej przydatne, ale do tej sukienki na przykład ta apaszka świetnie pasuje, a zobaczcie jeszcze jak fajnie by się sprawdziła do tego kompletu, bo też ma w sobie takie złociste, czerwone i czarne elementy, jak ten mój komplet od Stella McCartney. Także być może też się to sprawdzi do tego. No w każdym razie jestem zachwycona tą apaszką, przepiękne kolory. Drugą apaszkę kupiłam dla Joasi, dostałam od niej sukienkę jedwabną, więc też chciałam coś dla niej. No i tamta apaszka jest przepiękna i w dodatku jest od Pierre Cardena.
śliczny kolor kobaltowy i też ma bardzo ładny wzór, także też bardzo byłam zadowolona, że mi się udało znaleźć takie perełki, bo naprawdę świetnej jakości, świetne firmy i przepiękne wzory. No i o to chodzi, nie żeby kupić dużo, tylko żeby kupić coś pamiętnego, coś pięknego, coś wyjątkowego. No i uważam, że to jest właśnie taki zakup, lepszy niż kupowanie jakichś magnesów na lodówkę albo innych badziewi, które wiecie, później wyrzucimy za jakiś czas, bo jest to coś kupionego pod wpływem impulsu wyłącznie. No, ale na przykład możecie kupić sobie pamiątkowe kartki albo plakaty, jeżeli macie gdzie zabrać. Ja tutaj Wiktor kupił dla swojej przyjaciółki też kartkę właśnie z tego Four Gats, Quattro Gats, z tej restauracji, z tej knajpki, której też przebitki widzieliście tam. Bardzo ładna karteczka moim zdaniem. No i kupiłyśmy fajne gadżety, moi drodzy. Ci, co mnie oglądają dłużej, wiedzą, że ja kocham piękną ceramikę. No i ze względu na ten mikrobagaż, który mieliśmy, oczywiście nie mogliśmy nic dużego przywieźć. Ale dla siebie i dla najbliższych przywieźliśmy takie oto naczynka, ręcznie malowane, ręcznie wytwarzane w Hiszpanii. No i właśnie hiszpańska ceramika, taka ręcznie malowana, też jest bardzo fajną pamiątką. Bardzo Wam polecam, mają piękne wzory. Ale oczywiście nie takie, wiecie, fabryczne, tylko kupujcie te oryginalne, każdy, który jest troszeczkę inny. I co to jest? Mówiłam o tych bagietkach z pomidorem. I słuchajcie, tutaj w tym miejscu jest taka tarka. Takie wypukłe, jakby wypustki. Wypustki muszą być wypukłe. One są dosyć ostre. To jest wszystko oczywiście szkliwione, więc tutaj nic nie wsiąka. I to naczynko może służyć do ścierania czosnku, właśnie ścierania pomidorów, przecierania pomidora. W ten sposób ruszając możemy po prostu sobie tutaj zrobić taką pulpę pomidorową na te grzanki, o których wcześniej mówiłam. Można tutaj ścierać też inne rzeczy, można sobie jabłko na tym zetrzeć. Co tam chcecie, szczerze mówiąc? W każdym razie jest to bardzo praktyczny, bardzo fajny gadżet, bardzo mały gadżet, więc przywieźliśmy po prostu takie sobie na pamiątkę, żeby nam przypominały o tej wspaniałej podróży. No i jest to też bardzo ładna rzecz, w takim prostym designie, ale też właśnie typowo hiszpańskim, przynajmniej według mnie. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł. Zobaczcie tam przebitkę też z tego sklepiku, w którym to kupiliśmy. Tam były różne wzory, można sobie kupić to w różnych kolorach, ale ja wybrałam niebieski, bo jak wiecie, uwielbiam niebieską ceramikę. Więc to jest jedna rzecz i to Wam polecam, takie ręcznie robione, miejscowe wyroby. Druga rzecz to kupiłyśmy bransoletki, takie bransoletki przyjaźni. Co jest coś takiego? Zobaczcie, tam widzieliście relacje z tego sklepiku, Totemika, w którym to kupiliśmy. To są takie typowo letnie bransoletki. Moja bransoletka jest z takich łososiowo-jasnych, łososiowych, naturalnych kamyczków i z takimi kamykami na środku. Zobaczycie tam zdjęcia też. I właściwie kupiłyśmy sobie podobne bardzo bransoletki, ale pokażę Wam tutaj jeszcze, co kupiłam w prezencie dla przyjaciółki. No, ze względu na bardzo mały bagaż, to taki prezent typu biżuteria, ręcznie robiona, biżuteria naturalna, jest też zawsze fajnym pomysłem. Zobaczcie, taki bardzo, bardzo delikatny naszyjnik, który jest właśnie z naturalnych minerałów. I do tego jest też w komplecie taka bransoletka jak moja, tylko w kolorze tego naszyjnika. O. Zobaczcie, z takim też naturalnym kamyczkiem. Myślę, że bardzo fajny zestaw to jest. Niewielki, ale bardzo ładny, bardzo naturalny. Także też to jest dla mojej przyjaciółki, która między innymi opiekowała się moimi kotkami w czasie naszej nieobecności, więc rozumiecie, że w takim przypadku chciałam się odwdzięczyć. Także kolejna właśnie rzecz mała, ale ładna, artystyczna biżuteria. No i oczywiście w sklepie wolnocłowym, jak już mówiłam, polecam Wam kupienie sobie na przykład dobrego wina. Można tam w dobrej cenie, w promocjach nieraz kupić. Kupiliśmy takie wino, ja na przykład tu dla rodziców kupiłam Rioja Crianza 2018. Takie wiecie, to nie jest jeszcze wiadomo jakieś wino tam za 50 euro, ale to jest już całkiem fajne wino i dobrej jakości, więc jeżeli jesteście miłośnikami wina, to hiszpańskie dobre wino zawsze warto przywieźć. No i moi drodzy, to by było na tyle, jak chodzi o pamiątki. Także jak zwykle przedmioty artystyczne, jak zwykle coś
jedzeniowego, a teraz przejdziemy już do części, którą Wam obiecałam, czyli rozdanie torby i apaszki z Jedwabiu, bo to sobie zostawiłam na dzisiejszy filmik i to nagrałam sobie wczoraj, także zapraszam na to rozdanie, a jeszcze zostańcie później, bo mam dla Was jeszcze ogłoszenie dotyczące toreb jedwabnych. Udało mi się jeszcze zdobyć dwie takie torby. Jeżeli ktoś nie zostanie wylosowany, ale chciałby sobie kupić taką torbę, to ja będę jej wystawiać na Vinted. Także zapraszam Was, żebyście zostali, bo pokażę Wam te torby, jak będą, jakie są wzory. Bo wiem, że było dużo pytań o te torby, więc może akurat będziecie w stanie sobie ode mnie kupić te torby na Vinted. Także czekajcie. Moi drodzy, będę losować teraz torbę jedwabną najpierw. Widzieliście już, że wszystkie nazwiska z rozdania zostały zapisane na kartkach. Z jednej strony torba, z drugiej lopaszka. No i teraz tu są osoby, które zgłosiły się do torby. Sporo było tych osób, powiem Wam, że trochę więcej na torbę chętnych niż na apaszkę, ale na obydwie rzeczy byli chętni, więc super. Cieszę się bardzo. No i teraz trzymamy kciuki. Wszystkim powodzenia. Ja się zawsze denerwuję przy tym, chociaż w sumie zawsze się cieszę, że ktoś wygrał. Oczywiście, no ale jest jedna torba dla wszystkich, więc wow. Lecimy. Pomieszam trochę. Dobra, i teraz uwaga. Wyciągam kartkę. Wyciągam kartkę i któż to? Słuchajcie, Agnieszka, Jerzyk Chlebowska. No proszę. No to gratulacje, Aga. Podała całe swoje nazwisko, więc podaję, no bo chyba jak ktoś, rozumiem, że jak ktoś chce danych nie podawać, no to nie będzie podawał też we vlogu. No ale tak stwierdziłam, że za dużo tych, słuchajcie, podobnych imion i byłoby ciężko. Dobrze, to już mamy wylosowaną osobę na torbę. Gratulacje, superowo. Idziemy dalej. No i tak, kochani, to teraz kto chętny na chustkę? Znowu wymieniłam kartki. Są osoby wrzucone. Wyciągamy jedną. Okej. Jest. Zobaczmy, kto to. Słuchajcie, Gosia B, taka była ksywa, Gosia B, także Gosia, gratuluję, wygrałaś chusteczkę, no i super, moi drodzy, no i oczywiście, kto wygrał, niech się zgłosi na maila Mody Ekokreatywnej, który jest w opisie filmiku, przypominam, zawsze jest taka zasada, zgłoście się, podajcie swoje dane do wysyłki paczkomatem, czyli e-mail, wiadomo, e-mail już będzie, numer telefonu, prawdziwe imię i nazwisko, adres paczkomatu. Zapraszam, kochani, bardzo gratuluję. Moi drodzy, no i teraz popatrzcie, to są te torby. Kupiła, niestety już były tylko dwie, moja przyjaciółka je kupiła, więc też troszkę się muszę z nią podzielić, chcę się z nią podzielić dochodem z tych toreb. Także one nie będą po 10 zł, bo były troszkę droższe, już nie były na wyprzedaży. To jest ta sama torba, widzicie, co Wam pokazywałam przed wakacjami. Taka bardzo praktyczna, w takim złocisto-beżowym kolorze ze złotym paskiem. Uważam, że bardzo fajny wzór jest tej torby. Cieszę się, że właśnie te zostały, bo są bardzo uniwersalne. Tak to wygląda. No i tak jak mówię, będzie już niedługo na Vinted, więc zaobserwujcie i wejdźcie sobie tam. Oczywiście wszystkie namiary są w opisie filmiku. Także zobaczcie sobie tam, czy już wystawione będą te torby. Druga torba ma też podobną kolorystykę dosyć, tylko bardziej wyrazisty wzór. Jest troszkę jaśniejsza, tylko w takie wyraźne wzory. O, druga wygląda w ten sposób. Też bardzo, moim zdaniem, bardzo ładna, gustowna jest. Jeżeli lubicie takie kolory naturalne, złociste, to ta torba też będzie dostępna na Vinted. Podejrzewam, że będzie duże zainteresowanie, więc jeżeli
jeżeli jesteście napaleni na te torby, to trzeba będzie się pewnie pośpieszyć. Kochani, to wszystko na ten filmik. Serdecznie Was pozdrawiam i oczywiście następne filmy już będą typowo lumpeksowo, holowe i tak dalej, więc zapraszam za kilka dni we czwartek na kolejny. Pozdrawiam, całuję, cześć!